Ponad 300-osobowa grupa turystów wyruszyła z Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej na ostatnią w tym roku wędrówkę po szlakach Beskidu Wyspowego. Łatwo nie było. Najpierw ulicami miasta, potem leśnymi drogami noszącymi jeszcze ślady niedawnych nawałnic. Wreszcie upragniony szczyt. A tu tłum turystów przygotowujących się do mszy świętej. Cisza, skupienie, chwila na refleksję na łonie natury. Ezechiel od Pana Boga. Wiemy, że wszyscy oni byli powołani. Czyli Bóg nie ma takich szczytów, których człowiek nie mógłby zdobyć w swoim życiu, mówił podczas kazania ksiądz Jerzy Raźny, proboszcz mszańskiej parafii świętego Michała Archanioła. W przygotowaniu oprawy nabożeństwa uczestniczył zespół Olszowianie. A nawet nasza redakcja. Składkę przeznaczono na pomoc dla powodzian. Aż na wieki. Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram. Po mszy świętej wędrowcy zeszli do bazy Lubogoszcz, gdzie jak zwykle czekał na nich pyszny firmowy żurek. Tym razem organizatorem spotkania nie był samorząd, jak na innych górach, lecz koło pszczelarzy z Mszany Dolnej. Tradycyjnie odbyły się konkursy. Były również gry sportowe, które przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Lubogoszcz z Kasiny Wielkiej. Spotkanie na Górze Lubogoszcz było 16. i ostatnim wyjściem, które zamyka 5. edycję akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Dlatego nie mogło zabraknąć podsumowań i wspomnień. Dla mnie takie 60-latki to warto. Czuję się młodo. No. Szkoda, że się kończy, ale to jest 10 miesięcy, nawet mniej, i czekamy na następne. Zachęcamy innych ludzi, żeby też w przyszłym roku zaczęły chodzić po górach i też w ogóle zaczęły chodzić po górach. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, a zwłaszcza dla pana Czesława i dla jego całej tej grupy, która to prowadzi tak wspaniale. Stasiu Przybylski prowadzi to wspaniale. To jest jakby zawodowiec, prawdziwy zawodowiec. Pięknie, tematycznie, słownie, kulturalnie. W 5. edycji akcji Odkryj Beskid Wyspowy wzięło udział ponad 12 tysięcy turystów z całej Polski i z zagranicy. 110 zdobyło wszystkie zaplanowane szczyty i otrzymało pamiątkową odznakę Złotego Rysia. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.